co nagrywam po naszym spotkaniu. Zaczęliśmy od takich prostych zadań, one pochodzą z książki Matematyczne Gwiazdki, którą wam bardzo polecam. Bardzo dużo interesujących zadań o różnym stopniu trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie rozwijającego, to jedno, a drugie to to, że są odpowiedzi, więc nie grozi nikomu, że się zawiesi, są odpowiedzi wskazówki, więc nie ma co się obawiać sytuacji, że ktoś nie będzie zupełnie wiedział, co z tym zrobić, tylko się będzie denerwował. No więc pierwsze zadanie było takie, dwucyfrowa liczba pierwsza, jej cyfry różnią się od 1, a liczba dziesiątek dzieli się przez 3. Jaka to liczba? No, wypisaliśmy wszystkie możliwości z tego, że liczba dziesiątek dzieli się przez 3. Wynika, że może to być tylko 3, 6 albo 9. No i potem liczby różniące się o 1. Spośród nich 67 jest liczbą pierwszą. W pozostałych wypadkach można wskazać czynniki, przez które ta liczba się dzieli. No, teraz drugie zadanie mamy uzasadnić. To jest ważne, żeby nauczyć się uzasadniać, znaczy nauczyć się tłumaczyć swoje rozumowanie, że spośród 3 dowolnych liczb naturalnych można zawsze znaleźć takie dwie, że ich suma jest liczbą parzystą. No, jeżeli mamy dwie możliwości, albo liczba jest parzysta, albo nieparzysta. Czyli jakby są dwie kategorie. No i jeżeli mamy 3 liczby, no to można powiedzieć, że to wynika z zasady szufladkowej Dirichleta, ale można też powiedzieć troszeczkę inaczej. Załóżmy, że nieprawdą jest, że co najmniej dwie muszą należeć do jednej kategorii. No, czyli co najwyżej jest po jednej liczbie w każdej kategorii, no ale wtedy jeśli co najwyżej jest po jednej liczbie w każdej kategorii, no to ilość tych liczb, czy liczba liczb jest równa 2, a liczb ma być 3, czyli otrzymana sprzeczność dowodzi, że założenie, że tylko po jednej liczbie w każdej kategorii jest nieprawdziwe. No ale w takim razie, jeżeli są w jednej z nich co najmniej dwie, no to jak dodamy dwie liczby nieparzyste, to dostajemy liczbę parzystą, a jak dodamy dwie liczby parzyste, to też dostaniemy liczbę parzystą. Czy suma kolejnych 3 liczb naturalnych może być liczbą parzystą albo nieparzystą? No to zależy, jaką jest. No bo jeżeli mamy zaczynamy od liczby parzystej, to następna jest nieparzysta, a potem parzysta i suma tych 3 jest liczbą nieparzystą, bo do sumy 2 parzystych, czyli do liczby parzystej dodajemy liczbę nieparzystą. No a na odwrót jest tutaj, no bo tu suma 2 liczb nieparzystych i parzystej jest liczbą parzystą, więc może być i tak, i tak. No i teraz jest pytanie, a czy suma 4 liczb albo 6 może być liczbą parzystą albo nieparzystą. No, suma 4 to zawsze spośród 4 kolejnych 2 są parzyste, 2 nieparzyste i suma musi być liczbą parzystą z tego powodu. A z 6, no właśnie na odwrót, dlatego że to jest 4 kolejne, no to ich suma jest liczbą parzystą i potem jest nieparzysta i parzysta dowolnej kolejności, albo parzysta i nieparzysta, albo nieparzysta i parzysta. Suma tych 2 będzie nieparzysta, dodajemy do sumy 4 kolejnych, czyli do parzystej i będzie zawsze nieparzysta. No dobrze, teraz o kwadratach magicznych. Kwadrat magiczny to jest taki kwadrat, tu 3 na 3, do którego wpisuje się różne liczby, ale w taki sposób, żeby każdą tylko raz, i w taki sposób, żeby suma na przykład w wierszach i suma w kolumnach i suma po przekątnych były takie same. No i pytanie, czy można taki kwadrat zbudować z takich liczb od 1 do 8 i potem jeszcze dodać 10? No, gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie liczby znajdujące się w tym kwadracie, ich sumę, no to jest suma liczb od 1 do 8 plus 10, czyli 46. No z drugiej strony, jeżeli w 3 wierszach ma być taka sama suma i niech ona wynosi k, no to suma liczb we wszystkich liczb w tym kwadracie będzie 3 razy k. No ale nie ma takiego całkowitego k, które spełnia to równanie, bo 46 nie dzieli się przez 3. W związku z tym ta sprzeczność oznacza, że taki kwadrat nie istnieje, magiczny, zbudowany z tych liczb.
Jedziemy dalej. No i teraz reszty z dzielenia. Definicja, co jest resztą z dzielenia. I tutaj ważna obserwacja, co się dzieje, jeżeli dodajemy sobie dwie liczby, które mają różne reszty z dzielenia przez daną tą samą liczbę B. No, jakby widać, że w sumie tych dwóch liczb te reszty z dzielenia się dodają, one mogą być większe niż B, w związku z tym to już trudno to nazwać resztą w każdej sytuacji, ale warto pamiętać, że o podzielności teraz tej sumy przez B, bo ten czynnik dzieli się przez B, no decyduje ta suma reszt. Podobnie o podzielności różnicy tych liczb przez B decyduje różnica reszt. No, w szczególności jeśli odejmujemy dwie liczby, które mają tę samą resztę z dzielenia przez trzecią, no to ta różnica się dzieli przez B, dlatego że ten czynnik się na pewno dzieli przez B, a reszty, jeśli są takie same, to się tutaj odejmują. No i pytanie, czy suma kolejnych liczb naturalnych jest zawsze podzielna przez 3. I teraz widać stąd, jak mamy trzy kolejne liczby naturalne, to wśród nich są wszystkie trzy możliwe reszty, 0, 1 i 2. Jedna z nich, z tych trzech, dzieli się przez 3, inna daje resztę 1, a inna resztę 2, aczkolwiek te ilorazy, można powiedzieć, mogą być różne. No jeżeli mamy ósemkę, no to jest ile? 2 razy 3 plus 2. Dziewiątka to jest 3 razy 3, a dziesiątka to jest 3 razy 3 plus 1. Tak? Więc te liczby n, l i k w ogólności mogą być różne. Nie zawsze jest tak, że n jest, że te ilorazy tutaj są identyczne, ale my i tak patrzymy tylko na reszty. No, okazuje się, że jak się wysumuje te trzy liczby, no to reszta jest 3, czyli ta liczba musi się dzielić przez 3, no bo ta część, która się tutaj w każdej z nich dzieli przez 3, to po wysumowaniu też się będzie dzieliła przez 3. Czy suma kolejnych 5 liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 5? Znowu taki sam argument, występują wszystkie 5 reszt wśród kolejnych 5 liczb naturalnych. No i jak patrzymy tylko na reszty, to dodajemy te reszty, wynik jest 10, dzieli się przez 5, załatwione. Czy teraz suma kolejnych 4 liczb naturalnych może być podzielna przez 4? No nie może, bo jak dodajemy 4 reszty, to dostajemy 6, a 6 się przez 4 nie dzieli bez reszty. No i łatwo zobaczyć, że w każdej takiej sytuacji, jeśli mamy n kolejnych liczb naturalnych, to suma reszt to jest suma liczb od 1 do n minus 1, czyli takie wyrażenie. No i teraz to się dzieli przez n. Po podzieleniu przez n dostajemy n minus 1 przez 2. No i jeżeli n było liczbą parzystą, to n minus 1 nie dzieli się przez 2, nie daje w wyniku liczby całkowitej. No a jeżeli n było liczbą nieparzystą, to n minus 1 jest podzielne przez 2. W związku z tym, jako liczba parzysta, w związku z tym ta suma się dzieli. No i zgodnie z tym, jak mamy liczby 3, 5 albo 7 kolejnych liczb całkowitych, to się będzie dzieliło przez 3, 5 i 7, a na przykład 8, 10 i 12, suma 8, 10 i 12 liczb, kolejnych liczb całkowitych się przez 8, 10 i 12 dzielić nie będzie. No i tutaj jeszcze jedno zadanko z tej serii. Czy w pola pierścienia tego i tego można wpisać liczby naturalne niepodzielne przez 5 tak, żeby suma liczb w sąsiadujących polach była podzielna przez 5? No i znowu decydują reszty. Tak? No więc jeśli w tym polu jest liczba, której reszta z dzielenia przez 5 to jest r, no to żeby suma liczby w tym polu i w tym dzieliła się przez 5, no to tu musi być 5 minus r, tak? Reszta. No to tu musi być r, bo znowu 5 minus r plus r musi dawać liczbę podzieloną przez 5. Tu musi być 5 minus r i tak wydawałoby się, że możemy obejść takimi blokami r, 5 minus r, cały ten pierścień, tylko jest pewien kłopot,
Mamy tu nieparzystą liczbę pól, w związku z tym na tym siódmym polu, no i mamy sytuację taką, że 2R powinno się dzielić przez 5, no ale żadna z tych reszt, 1, 2, 3 lub 4, po pomnożeniu przez 2, nie dzieli się przez 5. Tak? 2 razy 1 to jest 2, 2 razy 3 to jest 6, 2 razy 2 to jest 4, 2 razy 3 to jest 6, 2 razy 4 to jest 8. W związku z tym tu będziemy mieli konflikt i w związku z tym nie da się tutaj tak tego zrobić, no a tu się da, bo wystarczy wziąć, nie wiem, liczbę, której reszta z dzielenia jest 1, to tu musi być liczba 4, reszta 4, tu 1, tu 4 i mamy parzystą liczbę pól, w związku z tym parzystą liczbę takich par możemy tutaj wpisać. Może być inna para, 1, 2 i 3 na przykład, albo 3 i 2. Tak? 3 i 2, 3 i 2, 3 i 2, 3 i 2. Tu była dwójka i trafi na trójkę. Także w zależności od tego, czy liczba pól jest parzysta, czy nieparzysta, to zadanie ma rozwiązanie lub nie ma. No i w końcu deserek, czyli 13 pytanie z testu, który miał miejsce wczoraj. Czy z każdych 5 dodatnich liczb całkowitych można wybrać takie 2, których suma jest podzielna przez 2? No, generalnie jak mamy takie pytanie, to musimy też przypomnieć sobie jednej rzeczy, że jak dzielimy przez n, no to suma n liczb, które dają tę samą resztę, jest podzielna przez n, dlatego że no, na przykładzie tu jedynki widać, tak? Reszta z dzielenia przez 2, 3 i 5 jest, ani 3, ani 5 się przez 2 nie dzieli, ale dają tą samą resztę. Jak dodamy, no to te części 3 i 5, które dzieliły się przez 2, będą się nadal dzielić przez 2. Natomiast tu dostanie dokładnie 2 razy ta reszta. I niezależnie od tego, jaka ta reszta była, no ponieważ dzielimy przez 2, to ta liczba się będzie przez 2 dzielić. Podobnie przez 3, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy 3 liczby, których reszta jest równa, z dzielenia przez 3 jest równa 2, no to jak dodamy te 3 liczby, to tutaj 2 plus 2 plus 2 można zapisać jako 3 razy 2. A zatem ta reszta z dzielenia, ta liczba po dodaniu, suma po dodaniu będzie ze względu na ten czynnik 3 w sumie 3 razy 2, w składniku 3 razy 2 da resztę, podzieli się przez 3. No i patrzymy, no, czy można. Poprzednio mieliśmy parzyste, nieparzyste. Tutaj teraz mamy inne dwie kategorie. Inne dwie kategorie. Reszta 0 i reszta 1. Przy dzieleniu przez 2. Ten sam argument, co poprzednio mówi, że w co najmniej jednym z tych szufladek tych kategorii muszą być dwie liczby. No więc wtedy, bo gdyby w każdej była tylko jedna, no to liczba tych liczb było równe 2, a tu wręcz jest ich 5, tak? Więc zdecydowanie są dwie liczby o tej samej reszcie i w związku z tym można zawsze wybrać dwie takie, które się dzielą przez 2, no, na zasadzie tego mechanizmu, których suma się dzieli przez 2. No tu mamy inną sytuację, tu mamy resztę z dzielenia przez 3, są 3 reszty, 0, 1 i 2. No i teraz tak, no zgodnie z tym, o czym żeśmy już wcześniej rozmawiali, no jeżeli w każdej z tych kategorii jest co najmniej po jednej liczbie, no to suma tych liczb da liczbę podzielną przez 3, bo suma reszt to jest 0 plus 1 plus 2, czyli 3. No a jeżeli tylko w jednej liczbie, jeżeli w którejś z tych reszt, nie, jeśli nie ma takich liczby, która daje którąś z tych trzech reszt, no to w pozostałych dwóch resztach, w jednej z nich musi być co najmniej
trzy liczby o takiej reszcie. No dlaczego? No bo gdyby było tylko po dwie, to w tej jednej, obojętnie która to by była, żadnej liczby nie było. Także w takim razie liczba liczb byłaby równa 4, a jest ich 5. Więc w którejś z tych pozostałych kategorii, czy liczba liczb o reszcie, którejś z pozostałych reszt musi być równa 3, no i dodajemy i dostajemy te trzy liczby o tej samej reszcie i dostajemy liczbę podzieloną przez 3. No a tutaj jest coraz trudniej, bo tu trzeba by było jakoś kombinować, żeby uzyskać cztery liczby o tej samej reszcie, a jest ich w ogóle tylko 5. No w związku z tym może się można zastanowić, czy da się uzyskać taki rozkład tych reszt, liczb po resztach zaproponować, żeby trzecie zdanie nie było prawdziwe, że nie można wybrać z każdych 5 dodatnich liczb całkowitych takie 4, których suma jest podzielona przez 4. No i tu jest przykład, tak? Wybieramy, akurat mamy taką sytuację, że mamy 3 liczby podzielone przez 4, czyli dają resztę 0 i 2 liczby, które dzielą się przez 4 z resztą 1. No i jakkolwiek byśmy się nie starali, no to jeżeli tu wybierzemy te 2 liczby, to ich suma będzie dawała resztę 2. No a uzupełnić do 4 liczby możemy tylko liczbami, które mają resztę 0. W związku z tym nie da się wybrać takich 4 liczb. No możemy tu 3 wybrać, daje resztę 0, no ale 4 będzie dawała resztę, jak dołączy do tej sumy, to suma będzie dawała resztę 1, więc też się nie da. Mam nadzieję, że wam się te rozważania spodobały.